Święty Mikołaj przyjechał na tarnowski rynek przywitać się z przedszkolakami. Przywiózł także słodkie prezenty dla najmłodszych. Były śpiewy i tańce, a wszystko to w oprawie padającego śniegu. Każdy z nas od dziecka czekał, aż przyjdzie Święty Mikołaj. No i wreszcie jest 6 grudnia, przyszedł, mamy choinkę, mamy trony, mamy pięknie ubrane miasto, a ponad 1000 dzieci z przedszkoli pomogło nam ubierać choinki, które stanęły na tarnowskim rynku. To bardzo fajny, wesoły czas. Już zaczynamy myśleć o świętach i trochę tej świątecznej atmosfery. Mamy i życzenia, i mamy prezenty, i ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Wszystko się składa, również trochę popruszyło śniegiem. Na tarnowskim rynku słodycze, kolorowanki i przede wszystkim dużo serca, miłości. Życzę im dużo zdrówka. Przebyłem daleką drogę z Bajlandii, żeby tu odwiedzić ten tarnowski rynek. I bardzo bym chciał, żeby tych dzieciątek było coraz więcej, przychodziło na te spotkania ze mną i żeby te dzieci były grzeczne. Najmłodsi przystroili także choinki na rynku w Tarnowie ozdobami, które wcześniej zrobili w ramach zajęć przedszkolnych. Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Dzięki umowie uaktywniającej, czyli najprościej mówiąc umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, nie będziesz musiał opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To rozwiązanie korzystne zarówno dla rodziców, jak i opiekunki. Co ważne, nianią nie może być żaden z rodziców, a także osoba niepełnoletnia. Może to być natomiast babcia, dziadek lub inna osoba spokrewniona. Oficjalnym płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka, ale w praktyce składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe niań finansuje budżet państwa. Jeśli chcemy zatrudnić opiekunkę do dziecka, możemy skorzystać z umowy uaktywniającej. Jest to rozwiązanie korzystne finansowo zarówno dla rodzica, jak i opiekunki. Co to jest taka umowa uaktywniająca? No to mówiąc prosto, jest to umowa zlecenia z osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem. Zachęcam, żeby zajrzeć na stronę www.zus.pl. Tam jest taka zakładka Nianie krok po kroku i tam są wszystkie niezbędne informacje. Jedną właśnie z tych informacji jest to, jak powinna wyglądać taka umowa. Jeśli chodzi o zgłoszenie niani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to jest to niezwykle proste. Po zawarciu umowy uaktywniającej rodzic musi pamiętać, żeby zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i wtedy zgłasza siebie jako płatnika składek, zaś nianie zgłasza jako osobę ubezpieczoną. Pomocy przy wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych udzielą pracownicy sali obsługi klienta. W tarnowskim oddziale ZUS niemal 90 niań skorzystało z uaktywnienia. W całym województwie małopolskim aż 850. Co warte podkreślenia, wciąż zgodnie z panującym stereotypem aktywniejsze w tej kwestii są kobiety. Tylko niewiele ponad 3% spośród zatrudnionych niań stanowią mężczyźni. Około 300 elementów dekoracyjnych ozdobi Tarnów. Mowa o świątecznym wystroju, który już w ostatnich latach mógł robić wrażenie. Na tarnowskim rynku pojawiła się już choinka, obok której stanął trójwymiarowy fotel Świętego Mikołaja. Dziś odpalone zostaną także tegoroczne iluminacje. Nowością w tym roku będzie wizualizacja świetlna prezentowana na tarnowskim ratuszu. Na fasadzie budynku pojawią się świąteczne bombki oraz gwiazdki. W tym roku rzeczywiście troszeczkę więcej będzie. Powiem troszeczkę, pewnie ocena należy do Państwa. Włączyły się w to również spółki miejskie, każdy z jakąś taką małą częścią, ale dzięki temu możemy prawie całe miasto iluminować. Zaczynając od rynku, mamy choinkę z nowymi ozdobami, ale mamy także tron Świętego Mikołaja, są prezenty. Potem zaułek Łokietka, tam będzie taka ogromna śnieżynka. Plac Sobieskiego, zaczarowany taki słodki domek. Potem będzie skwer Kokocińskiego, duża bombka, która w ubiegłym roku wywołała bardzo dużo pozytywnych emocji, więc ona też będzie. Do tego dochodzi plac Sienkiewicza, czyli tam, gdzie stoi pomnik Szczepanika. Tam będą sanie z reniferem, będzie też anioł przy ulicy Szerokiej. Jeszcze jedna bombka będzie na Wałowej. Na tarnowskim rynku tutaj będą dwa projektory, czyli dwie ściany ratusza z elementami świątecznymi, które będą się poruszać, przemieszczać. Mam nadzieję, że będzie się naszym mieszkańcom podobało, bo dużo więcej jest tych ozdób i to już w zeszłym roku było ich troszeczkę więcej, w tym roku jeszcze więcej i wiem, że mieszkańcy czekają na to, bo to jest po prostu miłe
i wprowadza nas w dobrą, taką serdeczną, świąteczną atmosferę. Miasto zapłaci za to około 180 tysięcy złotych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie po raz drugi z rzędu została sklasyfikowana na drugim miejscu w klasyfikacji typów uczelni w ramach podsumowania rywalizacji sportowej akademickich Mistrzostw Polski. Tarnowska PWSZ ponownie zaliczyła awans o jedną pozycję, zajmując 43 miejsce wśród 140 uczelni wyższych. W ubiegłym roku 320 studentów startowało w akademickich Mistrzostwach Polski. Startowaliśmy i w eliminacjach krakowskich, i w półfinałach, i w finałach. Wystartowaliśmy w 21 dyscyplinach. Jesteśmy drugą szkołą w klasyfikacji typów. Przed nami tylko Leszno. To już dwukrotnie w ostatnich latach jest drugie miejsce. Jesteśmy szóstą szkołą w Małopolsce. W tej klasyfikacji mieścimy się w 40 szkół w Polsce. Najwięcej punktów dla uczelni zdobyli wspinacze, ergometrowcy, piłkarze ręczni, siatkarki, biegacze przełajowi, pływacy oraz futsaliści. Zwyciężyła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.